Powiat Legionowski od kilku lat bardzo konsekwentnie podejmuje działania mające na celu przebudowę dróg powiatowych po to, aby podnosić stan bezpieczeństwa właśnie na tych drogach. I nasza szczególna uwaga skoncentrowana jest na przejściach dla pieszych. I właśnie takie przejście dla pieszych zlokalizowane przy ulicy Kościelnej w Łaśkach zostało w ostatnim czasie przebudowane i oddane do użytku. Przede wszystkim nowe przejście dla pieszych zostało wyniesione, co spowoduje, że kierowcy będą zmuszani pokonywać je ze zmniejszoną prędkością. Przejście zyskało również nowy azyl dla pieszych oraz zostało doświetlone dwoma lampami LED. Rozwiązanie to pozwoli zapewnić widoczność pieszego na przejściu dla pieszych. W ramach inwestycji wykonano również nowe oznakowanie poziome, grubowarstwowe oraz nowe oznakowanie pionowe.